Jak wiecie, w Fortnite mamy aktualnie dwie nowe skrzynki. Po pierwsze jest to skrzynia Avengersów, a po drugie jest to skrzynia Doktora Dooma. I w dzisiejszym odcinku właśnie będę mógł używać tylko i wyłącznie skrzyni Doktora Dooma do tego, żeby wygrać grę. Ale czy mi się uda, oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie o kodzie RAFADEJA w sklepie i wbijajcie na mapę Red vs Blue. A więc widzowie, tylko skrzynie Doktora Dooma. Oczywiście lecimy na lokację, na której znajduje się pierwsza skrzynia i dokładnie jest to w tym miejscu. I dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku mogę używać tylko i wyłącznie skrzynek Doktora Dooma do tego, żeby wygrać grę. Największy problem może być w tym, że jeśli ktoś otworzy moją skrzynię, no to mogę mieć nieco pod górkę, ponieważ kolejna skrzynia jest bardzo daleko i tutaj tak samo będę musiał uważać na to, ponieważ mamy tutaj pełno botów, które będą chciały mnie zaatakować. Wy widzowie, zostawiajcie łapkę w górę. Jeśli chodzi o pierwsze przedmioty, wygląda to naprawdę wyśmienicie. Oczywiście jedyne co tutaj jeszcze muszę zrobić, to wyeliminować te wszystkie boty Doktora Dooma. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie spadnie daleko mnie, żeby mnie tutaj jakoś wyeliminować. Na pewno musimy zdobyć cokolwiek. Ty byku, gdzie ty... Co on w ogóle zrobił? Słuchajcie, możecie zostawić dla niego łapkę w górę. I tak jak myślałem, mamy goście za sobą, więc musimy na to uważać. Najgorsze też jest to, że kończy mi się amunicja. Więc tak, ja sobie wyjdę w ten sposób i będziemy musieli na tego gościa tutaj z pompą wyjść. Ej, on mnie chyba nie widzi. Dobra, 32. Dobra, mamy to. Ej, dobrze się stało, że on mnie tutaj nie widział. Ja ich może na razie nie będę eliminować, bo tutaj ktoś być może spadł na tą lokację. Więc ja się szybko podleczę tym, co po prostu mam w swoim ekwipunku. Widzowie, dokładnie tak. Skrzynia Doktora Dooma. Jest to mocna skrzynia. Możecie napisać w komentarzu, co myślicie o tej skrzyni. Moim zdaniem wygląda to naprawdę dobrze. Tutaj chyba właśnie mamy ziomeczka, którego już w sumie nie mamy, więc zabierzmy sobie może tą potkę. Wypijmy za niego. Nie wiem, dlaczego on tej potki nie wypił. Na pewno musimy mieć oczy dookoła głowy, bo tutaj jeśli chodzi o nasze leczenie, no to nie wygląda to zbyt dobrze. Kolejni goście biją się gdzieś z tamtej strony. Ja bym sobie tutaj otworzył jeszcze jakąś skrzynkę. Na pewno chciałbym pozbierać cokolwiek do strzelania. Chodzi mi dokładnie o naboje i mamy tutaj kolejnego gościa. Ej, nie wiem dlaczego tu jest tyle gości i jest... Ej, skąd tu jest tyle gościu? Okej, 1, 2, 3, mamy to. I tutaj jest jeszcze jeden, musimy na niego uważać. Ej, on mi ucieka. On mi ucieka. Lecimy na niego. Byku, chodź tutaj. Nie ma takiego uciekania, skąd on w ogóle miał sok? Zabieramy sobie tutaj sok. Ej, naprawdę, że tutaj poleci tyle gości, to nie miałem żadnego pojęcia, że tak to się stanie. Ale w sumie dobrze się stało, bo wiecie, zawsze mamy więcej masów, więcej wszystkiego po tych gościach. A tak to nie mieliśmy dosłownie niczego. Okej, ja cofnąłbym się jeszcze tutaj po jedną skrzynię, żeby nam tutaj... Aha, czekajcie, czy ja tej skrzyni w ogóle mogę używać? Oczywiście do leczenia i do amunicji mogę tego używać, tak się umówmy. I w sumie bardzo dobrze się stało, ponieważ mamy kolejny sok. Ja sobie zabieram wszystko, co tutaj jest możliwe. I na pewno zastanawiacie się, ej Rafa, ale po co ci tyle soków? Po to, że zaraz przelecimy sobie na kolejną lokację z kolejną skrzynią Doktora Dooma. Jak wiecie, Ej, co się dzieje? Skrzyń Doktora Dooma jest nieco mniej niż skrzyni Avengersów i umówmy się w ten sposób, że jeśli pod tym odcinkiem tutaj zostawicie 1000 łapek w górę, to nagram dla was odcinek, w którym gram tylko skrzyniami Dooma. Więc subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że jest to kanał Rafa 2, czyli dokładnie Rafa Plus. Ja muszę wyjść na tą górę, ponieważ tam mamy launchpada i tym launchpadem prawdopodobnie przelecimy sobie na kolejną niezabraną skrzynię. Tylko czy ona będzie niezabrana? Tego do końca nie jestem pewien. No bo jak wiecie, ludzie lubią te skrzynki. One są mocne, ale mi przydałoby się jeszcze tutaj coś innego. Przydałby mi się na pewno AUK. AUK byłby o niebo lepszy. Dobra, weźmy tego pada. Lećmy na... Aha, tylko tu mi będzie dosyć ciężko. Chociaż nie. Powinienem raczej tam dolecieć bez problemu. Najgorsze jest to, że tutaj na dole mamy gdzieś gości, na których zaraz będziemy musieli spać. Albo w sumie najlepsze, no bo jeśli będziemy mieli dużo ludzi, to będziemy mieli dużo fragów, no nie? Zlećmy sobie na tą lokację. Na tej lokacji, jak widzicie, nikogo nie było. Ja sobie może otworzę jeszcze te skrzynie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Także mamy jedną skrzynię, mamy drugą skrzynię. Rozwalmy sobie to wszystko. I może skasujmy tych gości, żeby tutaj naprawdę, żeby się nam nie stało nic złego. No bo wiecie, różnie to jest. Także byku, tobie też już dziękujemy. Otwórzmy skrzynię, zobaczmy, co mamy. Tutaj ta skrzynia otwiera się najlepiej, no nie? W drugą stronę totalnie.
normalnie. Jak widzicie, mamy tutaj SMG-ki. Czy mi te SMG-ki się przydadzą? No tak szczerze, to chyba nie do końca, więc ja sobie może tak to zabiorę i lecimy na kolejną skrzynkę. Chociaż nie wiem, czy te SMG-ki by nie były lepsze. Ale już dobra, wiecie co, nie będę kombinować. Weźmy, lećmy na kolejną skrzynię. Użyjmy sobie tutaj naszego soku. I z tego, co było tam wcześniej widać, to tutaj na dole powinniśmy kogoś mieć. Do wyeliminowania oczywiście. Dwa medale są zabrane, jeden jest niezabrany. I teraz tak, pytanie, gdzie ci goście mogą być z tej lokacji? Czy oni przeszli już na bunkier? Czy oni gdzieś może tutaj nadal są? No wygląda na to, jakby już tutaj nikogo nie było. Ale my musimy sobie, wiecie co, załatwimy sobie samochód. Tak jest, ja lecę na ten samochód, zabiorę sobie go. Tylko najgorsze jest to, że ja jestem trochę obity. Przydałaby się może jakaś apteczka. Przeładujmy sobie tutaj wszystko. Zabierzmy naszą BM-ę i lećmy po prostu na razie do strefy. I w sumie przy okazji możemy tutaj sprawdzać, czy kogoś gdzieś, no, po drodze nie ma. Jeśli chodzi o gości, to wydaje mi się, że ludzie powinni schodzić do strefy, na przykład z tych lokacji. Tu na dole, ej, w sumie, wiecie co? Ja się może na chwilę jeszcze co... Oj, jednak się nie cofnę, ponieważ mamy tutaj gości. I chyba mamy... dwójkę gości. O, dobra, dobra, dobra. Powiem tyle, on mi chce uciec, niestety. Ale wiecie co, my na niego sobie wskoczymy. To pytanie, gdzie on jest? Ej, gdzie on uciekł? Ja się pytam. Ej, on tam dalej siedzi, czy mi się wydaje? Dobra, uleczmy się, w sensie, no, może nie tak uleczmy, co użyjmy sobie po prostu tego i przejdźmy do strefy. O, tu mamy gościa, tu mamy gościa, ty, żebym ja mu wpadł do... Ojojoj, dobra, wiecie co? Może zróbmy tak. Nie wiem, jak to się skończy dla nas. Może się dla nas to skończyć... Może się dla nas to skończyć źle. Oj, właśnie tego się bałem. No nic, musimy się uleczyć. Musimy się uleczyć maksymalnie, ile się da. I wyskoczymy na niego w takim razie. Ty, ile tam jest... A nie, jednak myślałem, że jest więcej gości, ale nie ma. 25. 38. Ej. 54. 32. Dobra, mamy go, mamy go. Jest ciekawie, myślałem, że kolejny samochód jedzie, ale dobrze się dzieje, że tak się nie dzieje. Wiecie co, ja potrzebuję otworzyć kolejną skrzynię doktora Duma. I ta kolejna skrzynia jest dokładnie zaraz obok mnie, tylko szczerze, wolałbym mieć coś do przejeżdżania. Bo tu jak mi się ktoś pojawi za chwilę, to mogę mieć duży problem, że tak powiem. Podleczmy się, czym się tutaj da. Mamy już full wszystkiego, tylko teraz pytanie, gdzie jest mój samochód? O, dobra, tu jest na dole jakiś samochód, więc możemy sobie wziąć ten dolny. Zobaczmy, czy tutaj w środku czegoś nie ma. Niestety nie. Przejedźmy sobie teraz do strefy jak najszybciej, no bo wiecie, ta strefa, no jest tutaj ważna, żebyśmy byli w niej jak najszybciej. Dobrze by nam było podleczyć ten samochód albo znaleźć totalnie nowy, bo ten nie jest... O, dobra, jest samochód nowy. To jeśli chodzi o ten, no to taki jest średni. Tam... To wygląda, jakby była przybita opona. W sensie tak się nim jechała, a chyba tak nie jest. Także przejeżdżamy sobie na kolejną strefę i szukamy kolejnych tutaj gości. Ja sobie może tutaj jeszcze tak pojeżdżę w okolicy, zobaczę, jak to wygląda. Ale na to, co teraz widzę, to chyba nikt do tej strefy nie schodzi, co ciekawe. A moim zdaniem powinno być tu sporo ludzi. No bo wiecie, tutaj mamy rafta i w ogóle, ale w sumie, z tego co widzę, to tu na tej górce... Ktoś właśnie ląduje. Okej, bardzo proszę, niech mi ten samochód szybciej wyjeżdża. Ej, nie wiem, czy oni spowolnili te samochody, czy o co chodzi. Dobra, klepią się tutaj. 20, 20. Okej, zabierzmy sobie samochód i może przejedźmy w ten sposób. Tylko pytanie, czy ja się tutaj... Aha, dobra, oni będą się tam klepać? Aha, oni już klepią do mnie. To wiecie co? Może my sobie przejedźmy, żeby nam się tutaj to źle nie skończyło, tak jak to powiedziałem wcześniej. Biało, biało, biało leży, okej, i będziemy... Ha! Dobra, czyli okazuje się, że oni się niestety tutaj wyeliminowali, ale ja wyeliminowałem też jednego z nich. Bardzo mnie to cieszy. Zabierzemy sobie plecak, słuchajcie. Oczywiście plecak jest do przelatywania, więc to możemy zabierać, przelatujemy dalej. Tak sobie myślę, że moglibyśmy pojechać na jakiś medalion, ale wszystkie medale mamy dokładnie w tym miejscu. A tam mamy kawałek, więc może na razie to odpuśćmy. Ja bym tutaj popatrzył, czy ktoś się czasami jeszcze tutaj gdzieś nie kampi, gdzieś na uboczu strefy. Czy tutaj ktoś jest na tej lokacji? Dzień dobry. Czy mamy tutaj kogoś? Czy ktokolwiek chce walczyć? Ja może sobie przeładuję, bo jak tu będzie jakaś walka, ja będę miał nieprzeładowane rzeczy, to nie byłoby dobrze. Po prostu nie byłoby dobrze. Ktoś do mnie strzela i to dosyć mocno. Ty, ale ty masz biało, ziomek. Ty masz biało. Kolego, byś się zastanowił dwa razy. Nie wiem, czy tam jeszcze u góry ktoś nie przechodził czasami. Tak mi to wyglądało, jakby ktoś tutaj przechodził jednak. Tak, jest tu gościu. Dobra, wypuszczę samochód.
Okej. Ej, naprawdę jest dobrze, ale mocno go musiałem zaskoczyć tutaj. Naprawdę mocno to musiałem zaskoczyć. Przeładujmy sobie oczywiście wszystko. Kolega mnie obserwuje. Dobra, zabierzmy sobie potki, 3 potki. Uleczmy się, szkoda, że nie... Ej, a właśnie, może ja gdzieś jeszcze jakiegoś chesta doktora Duma znajdę. Z tego, co widzę, to jeden chest doktora Duma powinien być gdzieś tutaj. Dobra, lecimy na kolejny cześcik. Okej, mamy wszystko gotowe. Mamy wszystko gotowe. Mamy samochód. Co prawda nie ma w nim benzyny. To no, nam trochę może strolować, ale będzie dobrze. Tutaj gdzieś powinien być chest. O, w sam raz mamy kolejny samochód. Zabierzmy sobie go i lećmy na tą skrzynię doktora Duma. Ja totalnie o tym zapomniałem, no bo już w sumie mam wszystko. Oprócz tego auga. Aug by się przydał. Także jedziemy tutaj na dół strefy i sprawdzamy, gdzie ta skrzynia może być. Aha, ta skrzynia to pewnie jest tutaj. I ta skrzynia, czy ona jest... Czy ona jest tu otworzona? Hej, ona niestety jest otworzona, albo jej wcale nie było. W sumie tak jak tak patrzę, to chyba jej nie było wcale. Nie fajnie, podoba mi się to. Zabierzmy samochód, który nam odjeżdża. I jeśli chodzi o kolejną skrzynię, to jest ona gdzieś tutaj, ale tam już jest za strefą, więc... Więc otworzyliśmy chyba 2 skrzynie? Tak, chyba otworzyliśmy 2 skrzynie i używam tylko jednej. Dobra, nieważne, lećmy na medalion. Ja mam pytanie, gdzie są medale, bo ich w ogóle nie pokazuję. Dlaczego nie pokazuje mi medali? Ej, co jest? Tu są wszystkie medale. Ej, czemu tu są wszystkie medale? Aha, ty, gościa wyrzuciło z gry. Dobra, słuchajcie, mamy... Powiem wam tak, no naprawdę, ja tak mogę grać. Jeden gościu został wyeliminowany samochodem. Ja mam przez to 3 medale, wszystkie medale, bo jednego gościa chyba wyrzuciło z gry, tak to wyglądało. Jego chyba wyrzuciło z gry, no bo wszystko było wyrzucone, on stał i jego działko do mnie strzelało, więc działko łapało jakby z serwerów, a jego nie łapało do serwerów. Słuchajcie, no mamy wszystko, tylko ten plecak czuje, że mi stroluje całkowicie grę. Dobra, lecimy i szukamy kolejnych gości. Wydaje mi się, że jeśli medale zostały już wykasowane całkowicie, to raczej trudno nie będzie. Tutaj się ktoś... Aha, dobra, bo ja mam właśnie medalion, który oznacza. Zapomniałem o tym. Przejedźmy tutaj, obok tego domu. No tutaj nie ma nikogo, niestety. Jak tym medalem można częściej zaznaczać? Bo oni się gdzieś tutaj... Czekaj. Ty. Ej, co jest wszystko? Wszystkich powywalało z gry. Siema, byku. Ej, co jest grany? Wszystkich z gierki wywaliło. Ej, co tu się wydarzyło? To jakby serwer wywaliło, no nie? Dobrze, że nas nie wyrzuciło, ale nie mówmy hop, bo tak to wszystko się jeszcze może skończyć. No nie wiem, być może poszedł za potrzebą, że tak powiem. Tutaj wszędzie mamy jakiś lód porozkładany. Wydaje mi się, że ta wygrana już jest w kieszeni, ale zaraz się przekonamy, czy mam rację. Jeszcze, wow, ja jeszcze sobie tutaj... Elo, byku. Dobra, mamy cię. Dobra, byczku. Dostał. Okej. Sorry, kolego, ale no niestety, nie tym razem. Słuchajcie, została nam ostatnia osoba i w sumie mam 15 metalowych ścian. Mam wszystko, ja bym tu mógł nawet skybase zatrzasnąć. Aha, i mam niewidzialność, która mi troluje. Wiecie co, ja tego duszka sobie muszę zużyć. O, żeby właśnie ten duszek głównie mi nie strolował. Szkoda, że już nie mam żadnych... Chociaż czekajcie. Ej, tutaj mamy jeszcze skrzynię, na tym. Dobra, to lecimy jeszcze na tę skrzynię, dobra. Tylko gorzej, jak mi ktoś tam się skampi. Ej, jest skrzynia. Dobra. Zabudujmy ją. Ej, otwieramy. Widzowie, łapka w górę i wylatuje nam... Ej, proszę, żebym ja nie znikał, proszę. Łapka w górę i wylatuje nam auk. Uwaga, 3, 2, 1, go. Pompa Cerbera. Ej, biorę pompę Cerbera. Pompa Cerbera. Dobra, żeby wymieniać też ten lód, no to zmieńmy też w sumie wszystko. Z tego, co pamiętam, to tutaj jest taki daszek, przez który można wylecieć i możemy tutaj zaskoczyć kogoś. Okej, pytanie, gdzie jest ostatnia osoba? Ja sobie na niewidzialności mogę to wszystko sprawdzać. Gorzej, jak ostatni to został bot i zginie od strefy, bo tak się może stać. Bo jak tam wyrzuciło 2 osoby, to nie wiadomo, co z resztą. Ej, czuję naprawdę... że albo ktoś mocno kampi po tych domkach. A właśnie, a jak wyrzucę medalion, bo w sumie tego jeszcze nie sprawdzałem, to nam zaznaczy znowu? Ej, zaznaczyło nam, tylko mi nie zaznaczyło nikogo. Ej, jest tu, oznaczyło mi go. A, jest. No, wiecie co, ja powiem wam tyle, wracam do góry, bo to się może jeszcze źle skończyć. Ej, proszę, zaznaczmy go jeszcze raz. Ty, no nie mam pojęcia, gdzie on jest, on gdzieś nade mną drepta. Ej, na niewidzce. Dobra. Dobra. Okej, widzowie, mamy to. Skrzynia doktora Duma została zaliczona, a wy wbijajcie na ten ostatni film.